Dzień dobry. Witam Państwa razem z Przemkiem Dymkowym z klubu biegacza Sobótka. Jesteśmy w winnicy Celtica. Za niespełna godzinę rozpocznie się tutaj najdłuższy ultramaraton w Polsce. Bieg Kreta Hardcore na dystansie 377 km. Wystartuje tylko 10 zawodników, ponieważ żeby wystartować w tym biegu, trzeba się najpierw do niego zakwalifikować. Kwalifikują się tylko najlepsi i oni dostaną szansę zdobycia tak zwanego trójkąta sudeckiego. Startują z Sobótki, kończą w Sobótce. Relacje z biegu można śledzić na bieżąco na linku, który podajemy. Również na Facebooku Biegu Kreta będziemy na bieżąco relacjonować wydarzenia. No i liczymy, że zawodnikom w tym roku uda się pobić rekord trasy, który wynosi niecałe 86 godzin. Warunki są chyba troszeczkę lepsze aniżeli rok temu. W zeszłym roku, pamiętamy, można to było zobaczyć na filmie Bieg Kreta Snow Error. Bardzo ciężkie warunki były na Śnieżce. W tym roku, jak widać, troszeczkę mży, ale ten deszcz ma ustąpić lada moment i przez kolejnych 90 godzin powinno być bezdeszczowo. Także liczymy na to, że będzie jakiś rekord. Wszyscy są bojowo nastawieni. Zresztą zaraz zobaczymy, jak to będzie na starcie. Tak, odkąd równo rok temu tutaj wbiegłam na metę na tym biegu, to cały rok poświęciłam na kolejne przygotowania, chyba nie mogło być inaczej. Myślę, że do takich biegów z taką ekipą człowiek się przygotowuje przez całe życie, jakby nasze życiorysy są tym efektem końcowym jest wasz bieg, więc cieszę się, że po roku braku mojej obecności tutaj z wami mam przyjemność być w tak wspaniałym miejscu właśnie jak Sobótka z tak wyjątkowymi ludźmi. Przygotowania były ciężkie. Był krew, pot, łzy, czyli wszystko to, co pewnie będę miała podczas tego biegu, więc myślę, że jestem dobrze przygotowana. Trzymam naprawdę mocno kciuki i mocną głowę, duże serce dla wszystkich zawodników i dużego i małego Kreta. No i widzimy się na mecie. Biegniesz ile kilometrów, powiedz jeszcze? 377, daj Boże, żebym się nie zgubiła. Mam dwa zegarki, więc liczę, że dam radę. Dziękuję. Dziękuję. Stroński. Startuję w biegu Kreta w wersji hardcore, 377 km, prawie 12 tysięcy przewyższenia. Jest to już moje właściwie drugie, poniekąd trzecie podejście do tego biegu. Dwa poprzednie były w poprzednim roku. Zasadniczo, że tak powiem, elementem przygotowawczym do tego biegu to, no wiadomo, samo bieganie plus siłownia, ewentualnie zajęcia crossfitowe. I to jest jakby moją bazą do takich biegów ultra. Jest stres? Proszę? Stres? Nie, stres nie, bo wiem, z czym to się je. Wiadomo, jest pewna niewiadoma co do warunków pogodowych, bo w okolicy Śnieżki, czyli Śnieżnika, może być ciekawie, tak jak w tamtym roku. No ale już jakieś tam doświadczenie jest, więc raczej bym powiedział zero stresu. Witam wszystkich, Tomasz Wieczorek z tej strony.
Jak się wyglądało przygotowanie? No trzeba było biegać po prostu. Po górkach, wszędzie, z obciążnikami, z plecakiem 25-kilowym, wszystko po prostu. No trzeba było robić kilometrów i to kilka lat i dopiero teraz. Powiedz, na ile biegniesz kilometrów? Na ile biegnie? No 377, prawie 400. Także będzie tego. Myślę, że może nawet po te 400 będzie, bo jak się gdzieś pobłądzi na druga górka, także może być problem, no. Koniec, dziękuję za powodzenia. This is all you need. Be your everything, I'll be your everything. Still too soon to feel. Please just say it real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. Your breath is on my